Gdy chcemy na jednej osi umieścić wielkości znacznie różniące się między sobą, często stosujemy tak zwaną skalę logarytmiczną. Wtedy zamiast odkładać na osi wielkości, które chcemy porównać, to aby zmieścić się na jednej kartce, odkładamy ich logarytmy. Powiedzmy, że chcemy na jednej osi zaznaczyć masy ssaków występujących w przyrodzie. Wahają się one od niespełna 2 gramów dla najmniejszego nietoperza do prawie 100 ton, czyli 100 milionów gramów dla płetwala błękitnego. Oznacza to, że w skali równomiernej miejsce wieloryba jest 50 milionów razy dalej niż miejsce nietoperza. Obliczmy teraz logarytmy tych wielkości. 100 milionów to 10 do potęgi 8. Więc logarytm dziesiętny ze 100 milionów to równo 8. Logarytm z 2 to w przybliżeniu 3 dziesiąte. Pierwsza liczba jest około 26,5 razy większa od drugiej. W skali logarytmicznej wieloryba zaznaczymy mniej więcej 26,5 razy dalej niż nietoperza. Zobaczmy, gdzie na tej osi zaznaczylibyśmy człowieka ważącego 80 kg, czyli w gramach 80 tysięcy. Świnię domową ważącą 2 razy więcej, czyli 160 tysięcy gramów, oraz krowę ważącą jeszcze 2 razy więcej niż świnia, czyli 320 tysięcy gramów. Na osi równomiernej świnie zaznaczylibyśmy znacznie bliżej człowieka niż krowy, bo odległość od 160 do 80 tysięcy jest dużo mniejsza niż odległość pomiędzy 160 a 320 tysiącami. Jednak w skali logarytmicznej jest inaczej. Logarytm z 80 tysięcy to w przybliżeniu 4,9. Logarytm ze 160 tysięcy to około 5,2. A logarytm z 320 tysięcy to około 5,5. Tak więc świnia wypada w środku odcinka pomiędzy człowiekiem i krową i nie jest to rezultat przybliżeń, jest to dokładnie środek. Ten wynik stanie się jasny, gdy przypomnimy sobie podstawowe własności logarytmów. Oznaczmy wagę człowieka przez x. Logarytm z 2x to logarytm z x plus logarytm z 2, bo logarytm iloczynu to suma logarytmów. Logarytm z 4x to logarytm z x plus logarytm z 4, czyli logarytm z x plus 2 logarytmy z 2. Bo logarytm z a do potęgi b to b logarytmów z a. Zatem logarytm z 2x wypada dokładnie w połowie. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.